Wielce szanowni przedstawiciele władz różnych stopni, kochana braci górnicza, przedstawiciele Solidarności i wszyscy zgromadzeni w tej uroczystej chwili dla przypomnienia sobie, że jesteśmy wszyscy postawieni na drodze, którą Pan wyznaczył nam ku dojrzałości. Bowiem od 30 lat, od tamtego bardzo tragicznego momentu wszyscy uczymy się współczesnej historii. Wszyscy ją też zapisujemy i wszyscy swoje miejsce pragniemy także znaleźć w tych wszystkich niekiedy bardzo skomplikowanych układach, które sami najczęściej sobie stwarzamy. I w każdym pokoleniu owszem stajemy się coraz bardziej dojrzalsi. Stąd też i nasze prawo, abyśmy konsekwentnie dążyli do wytłumaczenia wszystkiego, gdzie ludzka wola i ludzka decyzja odbiła się bardzo, bardzo mocno. I to, co wydarzyło się tutaj 32 lata temu, w tym zakątku naszej wspólnej ojczyzny, to jest także tytuł do tego, aby spojrzeć bardzo jasno i bardzo otwarcie, że mamy do tego prawo. I czynimy to przede wszystkim, używając średniowiecznego określenia, by czas nie zatarł i nie pamięć, byśmy się nie okazali mało wdzięcznymi dla tych, którzy zapisywali twarde karty naszych dzieł. Stojąc tutaj tę każdorazową bolesną rocznicę, zdajemy sobie sprawę, że tam, gdzie chodzi o katastrofy naturalne, tam głowę tylko chylimy, bo nie mamy wpływu bezpośrednio na prawa natury. Ale tam, gdzie ujawnia się nasza ludzka postawa, boli tym bardziej, że najczęściej jest to niedojrzałość nas samych. Bo tragedie takie jak tutaj sprzed 30 lat spowodowane były, i to sobie jasno i szczerze powiedzmy, ludzkim nieuporządkowaniem w sercu, gdy zagłuszony został wewnętrzny głos płynący z wysoka. I dlatego tu dzisiaj jesteśmy po raz kolejny z tym pytaniem, które jeszcze ciągle nie otrzymało swojej upoważniającej odpowiedzi. Bowiem przy rozważaniu dramatów ludzkiej egzystencji, i to niezależnie od upływu czasu, najbardziej zawsze boli doznana krzywda i poczucie bezradności w obliczu skrajnej niesprawiedliwości. I musimy wtedy szukać i umocnienia, i wsparcia. Wtedy odnajdujemy zupełnie spontanicznie, z mocą, więzy ludzkiej solidarności. Poczuwamy się respektowani tych więzów. Zdajemy sobie sprawę, moi drodzy, że to pięknie brzmi, owszem. Chociaż znajomość historii i dziejów ludzkiej wspólnoty uczy, że w którymś momencie jednak to nastawienie na poczucie naszej więzi, naszej wspólnoty gdzieś się załamuje. I wtedy odnosimy się do tego, co jest szczególnym zarzeniem naszych wzajemnych nastawień. To jest relacja przede wszystkim społeczeństwa do swoich władz. I wiemy, że od starożytności głęboki znawcy prawa i różnorodnych aspektów życia społecznego wypowiadali się już bardzo często i napisali mnóstwo słów uzasadniających niezbędność wyłaniania społeczeństwa elit władzy. Władzy po to, aby władza prowadziła, aby broniła, aby dawała poczucie bezpieczeństwa, aby wskazywała, jak należy dążyć do pełnej samodzielności i dojrzałości. I to jest zrozumiałe. To wszyscy przyjmujemy. Ale przecież równocześnie dzieje nas uczą i w tym wypadku historyk może zawsze stanąć z pewną wiedzą, że przecież jednak najczęściej, jak przeglądamy ludzkie dzieje, to pomiędzy władzą i pomiędzy społeczeństwem dochodziło do różnego rodzaju napięć. A przecież wszyscy jesteśmy uczestnikami tej samej ludzkiej natury. Wszyscy, władca i ostatni człowiek gdzieś w zapadłej wiosce, też jest uczestnikiem tej samej natury. I wszyscy mamy to samo wdrożone poczucie tęsknoty za szczęściem, za godnością,
za bezpieczeństwem. A dlaczego dzieje się inaczej? I dlaczego dzieje temu są napięć i wszystkim doskwiera przecież tyle zauważonych i przeżywanych niedostatków? I dlaczego ciągle to pytanie stawiamy przez wieki na tym styku między władzą i społeczeństwem? Gdzie się rodzi ten owoc, jakże często zatruty, że brak występuje w życiu prawa? Wszyscy razem uczestniczymy w jakimś stopniu, większym, mniejszym, ale ciągle wmawiamy sobie, że to my tworzymy prawa i my na te prawa się powołujemy. A przecież zrozumiemy, że jednak spokojnie, bez doraźnych tylko korzyści, które chcemy osiągnąć, spojrzymy na te prawa, to wiemy, że najczęściej są one krojone na miarę nie zawsze uczciwego zobowiązania. Brzmi to dramatycznie i smutno, ale tak jest. I historia nie da się wymazać. Na te prawa, które my ludzie sami sobie stawiamy, powołujemy się niekiedy uparcie w obronie tego prawa naszego ludzkiego, ale przecież bardzo często egoistycznie pojętego, bo to nie jesteśmy nawet wydać rozkaz strzelania. Tak jak tutaj, przed 32 latach, gdzie zginęło 9 górników, kilkudziesięciu zostało rannych, a przecież krzyk duchowych i psychicznych nikt nigdy nie policzył. Ale przed 32 laty, idąc tym tokiem naszego rozważania, najgroźniejsze było to, że wtedy zabite zostało sumienie. Ważniejsze były ustalenia, numery, kodeksy, poprawność i własny interes. I to boli. I dlatego tu jesteśmy. Bo ciągle jak otwarta rana przypomina to miejsce o tamtym smutnym wydarzeniu, które zawiera w sobie ogromny ciężar długiej historii naszego społeczeństwa. I dziś nie ma wątpliwości i nie przy ołtarzu jest tutaj teraz miejsce i czas, by to rozważyć jeszcze szerzej. Ale możemy powiedzieć, że nikt nie ma wątpliwości, że rację wówczas mieli górnicy, a nie autorzy i realizatorzy stanu wojennego. Bo ta racja objawiała się przez głos przeciwny. Górnicy nie godzili się na ograniczenia podstawowych praw obywatelskich, jak dokonanie zamachu na wolność własnych obywateli, internowanie, zdelegalizowanie Solidarności, godzenie się na mizerne warunki życia i wymawianie, że tak musi być. To tylko po latach wyliczyć to, co najbardziej było. A stało się jednak to nieszczęście i te strzały wpisane zostały już do fundamentalnych odniesień naszych narodowych i państwowych dzień. Bo przecież tego nie wymarzymy. I wiemy równocześnie, że nic z nas życia naszym braciom, dla których tutaj skończyła się ziemska wędrówka, nie przywróci. Gdyby iść tą drogą dalej, moi kochani, aż strach iść dalej jeszcze, bowiem przy tym wszystkim brakuje drugiego czy trzeciego ognia. I prawie niemożliwe okazuje się apelowanie do ludzkiej godności i poczucia zwykłej przyzwoitości, by zdecydować się na poszukiwanie przynajmniej tej decyzji o uznaniu błędu, by powiedzieć zwykłe przepraszam i próbować dojść do pojednania. Bowiem skoro wiemy, że po wyrównaniu krzywdy nie może być mowy, ci bracia już z nami dzisiaj nie są, to jednak ciągle otwartym pozostaje decyzja, przez którą musi się odezwać wnętrze i właśnie sumienie. Do tego się dzisiaj odwołujemy, bo innej drogi nie ma. Doświadczamy tego, że prawa nie wystarcza. Trzeba, by się odezwało sumienie. I dziw wierzę, przez tyle tysięcy lat ludzkich dziejów, jakie trudne by to zaowocowało, by się odezwało sumienie. Bo wiemy, że sama zemsta, domaganie się przysłowiowego oka za oko i zęba za ząb, dołoży tylko kolejną niesprawiedliwość i wydłuży powód przez krzywdę. I wiemy równocześnie, i myślę, wszyscy tutaj zgromadzeni są tego świadomi, ile szyderstw nasłuchaliśmy się i pewnie jeszcze się nasłuchamy z tego także między innymi powodu. A przecież tutaj dzisiaj stając, po tylu latach, przy ołtarzu pańskim, słuchanie słowo Boga, które mówi o pięknej perspektywie stworzenia nowego świata, nowego człowieka, nowego czasu, że przecież już kiedyś padły bardzo brzemienne słowa zapisane w dobrej nowinie. Proste, ale niezwykle przejmujące.
uznaję mój błąd, ale wstanę i pójdę. I tutaj, w tym miejscu, dzisiaj, moi kochani, po raz kolejny, jak w każdą rocznicę dramatu i krzywdy z pamiętnego roku grozy i grudnia 1981 roku, zgromadziliśmy się my jednak z podniesionym czołem, przypomnieć, że brakuje nam poczucia braterstwa i łączności nas wszystkich w duchu współodpowiedzialności za siebie nawzajem. Jak złe wspomnienia cisną się mimo wszystko w tym momencie słowa z początku Księgi Rodzaju. Czy jestem stróżem brata mego? Pytał ten, który dobrze wiedział, jaką krzywdę własnego brata wyrządził. Czy to tylko była próba zagłuszenia sumienia? Czy jest jeszcze gorzej, że nie stać na to, aby spojrzeć we własne wnętrze, uznać to, co było niewłaściwe, by mogło zaowocować pojednanie? I znowu, moglibyśmy pytać, a historia nas tutaj bardzo mocno wesprze, czy społeczeństwo takiego państwa jak nasze, w naszej wspólnej ojczyzny, społeczeństwo od 1000 lat blasku Ewangelii Jezusa Chrystusa, czy to społeczeństwo stać na taką decyzję, by jednak umieć się przyznać i powiedzieć, były chwile piękne, wzniosłe i podręczniki historii to zapisały, ale były też chwile, kiedy okazało się, żeśmy nie dorośli. Ale czy to społeczeństwo też stać, by zrobić krok do przodu? Zgrzeszyłem. Ojcze, nie jestem godzin nazywać się Twoim synem, ale wstanę i pójdę. Zmienię mój dotychczasowy sposób myślenia, mój sposób postępowania i traktowania drugiego człowieka. Stąd to nasze spotkanie to umocnienie pamięci. Bo tylko pamięć, która może doprowadzić do wyjaśnienia sobie wszystkiego bardzo szczerze, tylko taka pamięć może prowadzić do pojednania. By znowu mogło zakwitnąć to, co w okresie Adwentu przypominamy w liturgii i wspominamy zawsze w odniesieniu do posłannictwa także Kościoła. By na nowo zakwitł świat, w którym, jak mówił już prorok Izajasz, będzie rzeczywiście wspólnota wszystkich i gdzie każdy będzie czuł swoje miejsce naznaczone pełną godnością i pełnym szacunkiem. Czy tego się doczekamy jako katolickie społeczeństwo? Jako społeczeństwo chrześcijańskie? Jako społeczeństwo, które odwołuje się tyle razy do swojego wnętrza, do kultury, do wyczucia, że bronimy zawsze wolności, że za wolność naszą i waszą gotowi jesteśmy nawet życie poświęcić. Ale czy stać nas jednak na to, żeby powiedzieć, zgrzeszymy? I trzeba wstać, zmienić dotychczasowy swój sposób. To, że tu jesteśmy, to ogromna także z naszej strony wdzięczność, że jesteście tutaj wy, bracia komunicy, że jesteście wy w solidarności związani, że jesteście stróżami tej pamięci. I życzyć by należało, abyście umieli doprowadzić, by w tym naszym państwie, państwie, które ma prawo do tego, aby cieszyć się swoimi osiągnięciami, by to państwo było także państwem uczciwym, państwem dojrzałym, państwem, gdzie człowiek nie będzie przeciw człowiekowi, gdzie brat nie wystąpi przeciw bratu. O to dzisiaj apelujemy, do tego mamy prawo i dlatego przybyliśmy na to miejsce, które ma już wymiar sanktuarium. Bo tutaj trzeba przychodzić, moi kochani, bo wiemy wszyscy, aby pomyśleć nad swoją własną kondycją, zwłaszcza tą duchową. I na pewno nie tylko dzisiaj płyną tutaj, w tym miejscu, słowa braterskiej pamięci. Może i spadnie, ciężka, ale bardzo szlachetna jak złoto, nie jedna łza. Bo muszą też paść pytania o wysiłki podejmowane dla wyrównania pamięci i uznania naszych ludności. I o to się dzisiaj tutaj upominamy. I dlatego tu zgromadziliśmy się, dlatego tutaj w modlitwę do Boga kierujemy. Bo wcześniej nie będzie powrotu do jednej wspólnoty, dopóki nie nastąpi to wyznanie, na które czekamy już 32 lata. Uznaję błąd, chcę rozpocząć na nowo i trzeba nam przez ból przejść dalej. Czy doczekamy się kiedyś wrażliwych sumień? Oto